O funkcji liniowej f wiadomo, że f od 1 równa się 2. Do wykresu tej funkcji należy punkt p o współrzędnych minus 2 i 3. Wzór funkcji f to. Zobaczmy. Najpierw jak zinterpretować informację f od 1 równa się 2. To jest zapis f od x równa się y. Czyli nasz x jest jedynką, nasz y jest dwójką. Czyli to jest punkt jakiś, może nie punkt p, to będzie punkt a. O współrzędnych. Na x ma 1, na y ma 2. Na wykresie jak to zinterpretujemy? Dla argumentu 1, dla x równego 1, otrzymujemy wartość 2. Raz, 2. Tu jest nasz punkt a o współrzędnych 1, 2. I punkt p ma współrzędne minus 2, 3. Czyli minus 1, minus 2 na x i raz, 2, 3 na y. Tu jest punkt b. Widzimy, że ta prosta jest malejąca. To widać po wykresie. Czyli no, niestety wszystkie odpowiedzi mają ujemny współczynnik kierunkowy, czyli wszystkie są malejące. Czyli na tej podstawie nie jesteśmy w stanie wykluczyć żadnej odpowiedzi, ale to nie problem. Piszemy sobie teraz postać kierunkową prostej, czyli ax plus b. Podstawiamy sobie za x 1, za y 2, czyli 2 to będzie a razy 1 plus b plus b. I pod spodem podstawiamy nasz punkt b, czyli 3 to się równa a razy minus 2 plus b. Układamy z tego układ równań. Porządkujemy trochę ten zapis, czyli 2 to się równa, no a razy 1 to tak słabo wygląda. Napisz po prostu a plus b i pod spodem 3 to się równa a razy minus 2, też to kiepsko wygląda. To jest po prostu minus 2a plus b. Teraz podkreślamy, odejmujemy sobie równania. Od górnej linii odejmę dolną, czyli 2 minus 3 to jest minus 1, a minus minus 2a, 2 minusy dają plus, czyli to jest a plus 2a, czyli 3a i b nam się skraca. Dzielimy sobie stronami przez 3, czyli nasze a to jest minus 1, nasze a to jest minus 1 trzecia. Zobaczmy, że jest tylko jedna odpowiedź z a równym minus 1 trzecia, to jest odpowiedź a, ale dokończmy nasze rozwiązanie, czyli wstawmy sobie minus 1 trzecią w to miejsce lub w to miejsce, gdzie jest nam wygodniej, nie ma to znaczenia. Ja podstawiam do pierwszego, bo będzie mi wygodniej liczyć. Czyli mamy 2 to się równa minus 1 trzecia plus b. Minus 1 trzecią przerzucam na lewą stronę ze zmianą znaku, czyli mam 2 plus 1 trzecia, to jest nasze b. Czyli b to się równa 2 i 1 trzecia. 3 razy 2, 6 plus 1, 7 trzecich. B to 7 trzecich. Odpowiedź A jest jak najbardziej poprawna.